Szanowni Państwo, wracamy do sesji. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok. Referuje pani Anna Załęska, skarbnik powiatu. Uchwała jednopunktowa, która ma ogromne znaczenie dla naszego szpitala i w sumie dla nas wszystkich, dla całej społeczności naszego powiatu, dla wszystkich korzystających z usług, które świadczy nasza spółka. I tak zarząd zadecydował, że zakupiony zostanie sprzęt najnowszej generacji dla szpitala. Jeden ultrasonograf, aparat USG i dwa łóżka ginekologiczno-położnicze. Będą one wykorzystane zarówno w Nowym Dworze, jak i w szpitalu w Malborku. Dodając komentarze, niekoniecznie mile odsłuchiwane przez niektóre osoby, dodam, że nasz powiat posiada udziały w szpitalu malborskim w kwocie niespełna 14 milionów. Jest to 13 milionów 787 tysięcy. Teraz te 250 nie wzmocni kapitału, będzie przekazany sprzęt w użyczenie i będzie wykorzystywany przez naszą spółkę. Dziękuję. Czy są pytania? Proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Wciśnijmy może. Aha, kilkoro radnych nie ma. Także tutaj już. Co teraz? Ale kworum jest. Kworum jest. Ale kworum jest. No to czy możemy odczytać wynik? Oddano ważnych głosów 14. Wszyscy radni byli za podjęciem uchwały. Stwierdzam, uchwała została podjęta. Dziękuję. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok. Referuje pani Anna Załęska, skarbnik. Wnioski, które wpłynęły do zarządu, zostały zaakceptowane. Odnoszą się do pozyskanych dochodów własnych przez jednostki, czy też przez poszczególne wydziały naszego starostwa. Także budżet nas wzbogaca się o kwotę 535 718 zł i środki te zostaną wydatkowane zgodnie z wnioskowanymi tytułami. Czy są pytania? Ma radny Janusz Kasyna. Ja mam takie pytanie. Wpływy z opłaty komunikacyjnej. Planowaliśmy 1 100 000. Będzie 1 150 000. O 50 tysięcy zostało zwiększone już. Półrocze jeszcze nie minęło. Czy w związku z tym na koniec roku planujemy jeszcze? Trudno określić, w jakich wartościach te wpływy. Bo już teraz te 1 100 000 wpłynęło i dlatego jeszcze dodatkowo nie, 50? Ale analizując normatywnym te miesiące, które już mamy za sobą i te wpłaty, które są dokonywane, należy sądzić, że takie środki zostaną pozyskane. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Oddano ważnych głosów 15. Wszyscy radni byli za podjęciem uchwały. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018. Referuje pani Anna Załęska, skarbnik powiatu. Na poprzedniej sesji Rada odniosła się pozytywnie do uchwały o zaciągnięciu kredytu. Także w tej uchwale istota się nie zmienia. Ulega tylko doprecyzowaniu przepis. I równocześnie zaktualizowana zostaje podstawa prawna odnosząca się do tekstu jednolitego o samorządzie powiatowym. Także dokładnie artykuł 89 ustawy, która mówi o możliwościach i tytułach dłużnych, zostaje doprecyzowana do ustępu pierwszego w punkcie trzecim. Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik?
Proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Oddano ważnych głosów 15, za podjęcie uchwały oddano 12 głosów, 3 głosy były sprzeciwu, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, uchwała została podjęta. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej gminie Malbork. Referuje Pani Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Powiat Malborski udziela gminie Malbork w tym roku pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy złotych. Jest to pomoc finansowa przekazana na organizację dożynek powiatowych. Czy są pytania do Pani Dyrektor? Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu. Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Oddano ważnych głosów 16. Wszyscy radni byli za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Punkt 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego. Referuje Pani Dyrektor Grabowska. Szanowni Państwo, w tym roku złożonych zostało 5 wniosków o udzielenie takiej dotacji. Dysponujemy kwotą 50 tysięcy złotych i taka kwota została między tych beneficjentów rozdzielona. Zgodnie z załączonym wykazem, który macie Państwo do uchwały. Czy są pytania? Pan radny Dariusz Duda, proszę. Chciałbym zapytać, których obiektów to dotyczy. Czy mogłaby Pani wymienić? Tak, oczywiście. Pierwszym wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa Stara Kościelnica 47. Jest to zajazd, obecnie budynek mieszkalny, w którym znajduje też się świetlica gminna. Kolejnym wnioskodawcą jest parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Montowach Wielkich, która złożyła 2 wnioski. Jeden na ołtarz główny, a drugi na strop drewniany polichromowany w kościele. To jest pierwszy etap prac. Czwarty wniosek to jest parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Jerzego w Starej Kościelnicy. I tutaj dotyczy to barokowej empory. Też pierwszy etap prac. Natomiast ostatni wniosek został złożony przez parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku. I on dotyczy konserwacji, renowacji okien zabytkowych. Dziękuję. Pan radny Janusz Kasyna. Ja chciałbym się zwrócić z prośbą do zarządu, żeby w przyszłorocznym projekcie budżetu, jeśli to możliwe, zwiększyć kwotę na dofinansowanie zabytków. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Komisja Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu. Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Oddano ważnych głosów 15, 14 głosów było za podjęciem uchwały, 1 głos przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Stwierdzam, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Malborski oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. Referuje Pani Dyrektor Grabowska.
Szanowni Państwo, z dniem 1 września brzmienie artykułu 42 ust. 7 punkt 3 ustawy Karta Nauczyciela ulega zmianie na podstawie artykułu 76 punkt 22d ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z tym Rada Powiatu jest zobligowana określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin tych nauczycieli wymienionych w uchwale. Dotyczy to nauczycieli, w naszym przypadku nauczycieli kształcących w formie zaocznej, i ten wymiar godzin jest ustalony w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Natomiast pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, z wyjątkiem tych, którzy są zatrudnieni w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ten wymiar tygodniowy będzie wynosił 22 godziny. Do tej pory było to 24 godziny, w związku z tym, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, tam jest taki zapis, że ten wymiar godzin nie może być większy niż te 22 godziny. W związku z tym my proponujemy, aby taki tygodniowy wymiar obowiązywał. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, które działają na terenie naszego powiatu, czyli przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Malborku, jak również przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Malborku. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani dyrektor? Proszę o opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu. Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję panie przewodniczący. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Oddano ważnych głosów 16. Wszyscy radni byli za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej od granicy administracyjnej miasta Nowy Staw do granicy powiatu tczewskiego przez miejscowości Trępnowy oraz Lichniowy. Deferuje pan Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado. Ustawa o drogach publicznych nakłada obowiązek ustalania przebiegu istniejących dróg powiatowych w drodze uchwały Rady Powiatu. Powiat Malborski w 2018 roku przekazał część drogi, która jest przedmiotem tej uchwały, część drogi miastu i gminie Nowy Staw. Tym samym nastąpił podział drogi na dwa odcinki i dlatego część drogi od nowego granicy nowego, z nowym stawem, od granic z Nowym Dworem Gdańskim do granic administracyjnych miasta Nowy Staw zostanie w starym przebiegu i będzie miała numer, stary numer 2340G. A ten drugi odcinek od granic administracyjnych Nowego Stawu w kierunku granicy z powiatem tczewskim poprzez miejscowości Trępnowy, Lichnowy i Lisewo Malborskie zmienia, musimy ustalić przebieg tej drogi i konsekwencją tego podjętej uchwały będzie wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o nadanie numeru drodze powiatowej. Dziękuję. Czy są pytania do pana dyrektora? Pan radny Janusz Kasyna. Ja mam takie pytanie. Wspomniał pan, że droga od Nowego Dworu do Nowego Stawu numer ma taki i taki. Pamiętam swego czasu, że właśnie ta droga przebiegała, do dzisiaj przebiega przez miejscowość Lubieszewo. Jak był remont drogi numer 7, został wprowadzony znak uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Później objazd się skończył. Do dnia dzisiejszego ten znak w Lubieszewie jest. Czyli ten znak w tym momencie wprowadził coś takiego, jak gdyby podzielił tą drogę na dwa etaty. W związku z czym mam taki wniosek, żeby zwrócić się właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, żeby ponownie tą drogę, po prostu zlikwidować ten znak uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu i tak jak było przed objazdem. Rozumie pan?
No nie za bardzo, bo to jest już poza granicami naszymi, to jest na terenie... Później po sesji wytłumaczę, dobrze. To jest już obszar Nowego Dworu, działań Nowego Dworu Gdańskiego. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Do ich właściwości wytłumaczę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? O szczegóły. Bardzo proszę o opinię Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Oddano ważne głosów 16. Wszyscy radni byli za podjęciem uchwały. Dziękuję. Dziękuję, panie dyrektorze. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Malborskiego w 2018 roku. Referuje pan Paweł Szarmak, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej. Bardzo proszę, dyrektorze. Dzień dobry państwu. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie podziału okręgów wyborczych dla wyborów Rady Powiatu w roku 2018. Ze względu na zmianę obwodów wyborczych w uchwale miejskiej musieliśmy nanieść również i zmiany w naszej uchwale. Są one na szczęście niewielkie, nie zmieniając całej struktury podziałów na okręgi wyborcze. W załączniku państwo mają wykaz tychże ulic. Nie wiem, dziękuję bardzo. Pytania, to... Czy są pytania do pana dyrektora? Bardzo proszę o opinię Komisji Polityki Rodziny i Społecznej Ochrony Zdrowia. Panie Piotrze. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Oddano ważnych głosów 16. Wszyscy radni byli za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Punkt 17. Podjęcie oświadczenia Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego finansowania zespołów ratownictwa medycznego w powiatach malborskim oraz nowodworskim. Referuje pan Piotr Szwedowski, etatowy członek zarządu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam państwu treść stanowiska Rady Powiatu w sprawie finansowania zespołów ratownictwa medycznego w powiatach malborskim oraz nowodworskim. Rada Powiatu Malborskiego jako przedstawiciel właściciela Powiatowego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku, do którego należy wykonanie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwraca się z apelem do wojewody pomorskiego pana Dariusza Drelicha o zwiększenie poziomu finansowania zespołów ratownictwa medycznego w powiecie malborskim oraz nowodworskim. Rada zwraca uwagę, że zespoły ratownictwa medycznego w obu powiatach są najniżej finansowane w całym województwie pomorskim. Podkreślić należy, że dobowa stawka na podstawowe zespoły ratownictwa medycznego z powiatu malborskiego stacjonujące w Malborku oraz Nowym Stawie jest o 1102 zł niższa niż w większości pozostałych powiatów województwa. Z kolei dobowa stawka na zespoły podstawowe w powiecie nowodworskim jest o 622 zł niższa. Niższa jest również dobowa stawka na zespoły specjalistyczne w powiecie nowodworskim o 446 zł, natomiast w powiecie malborskim o 17 zł. W efekcie takiego finansowania wykonawca umowy, to jest Powiatowe Centrum Zdrowia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskuje na realizację zadania w rodzaju ratownictwo medyczne środki finansowe o kwotę 1 200 058 zł niższą niż pozostali realizatorzy tego rodzaju umów. Tak niskie finansowanie uniemożliwia realizację umowy na odpowiednio wysokim poziomie, gdyż niemożliwa staje się choćby sukcesywna wymiana taboru ambulansów. Zagrożona jest również ciągłość wykonywania umów, gdyż niskie stawki, które może zaoferować spółka współpracującym ratownikom medycznym, powodują znaczne niedobory kadrowe. Rada przypomina, że kilka miesięcy temu wszyscy ratownicy medyczni rozwiązali umowy, a część z nich nie zdecydowała się na zawarcie nowych. Rada zwraca również uwagę na fakt, iż wojewoda pomorski odmówił sfinansowania zakupu nowego ambulansu w powiecie nowodworskim w 2017 roku, w związku z czym środki na ten cel w kwocie 300 000 zł
musiał przekazać powiat malborski. Mając na uwadze dobro mieszkańców powiatu malborskiego oraz nowodworskiego w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, Rada Powiatu Malborskiego apeluje o wyrównanie finansowania zespołów ratownictwa medycznego począwszy od 1 lipca 2018 roku. Taka jest proponowana treść stanowiska do oświadczenia Rady. To stanowisko było dyskutowane już na, może nie to stanowisko, ale problem był dyskutowany na Komisji Wspólnej. Przypomnę, chcieliśmy jak gdyby może uniknąć nawet tego, spotykając się z panem wojewodą osobiście. Do tego spotkania nie doszło. Było dyskutowane również wczoraj na Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Prorodzinnej. Zwracam się do radnych o przyjęcie tej treści. Stanowisko jest merytoryczne, wykazuje wszystkie kwestie istotne oraz posiada właściwe uzasadnienie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Pan radny Dariusz Duda. Ja bym chciał zapytać o to spotkanie z panem wojewodą. Dlaczego ono nie doszło do skutku? Z jakiego powodu? Czy pan wojewoda nie miał czasu? Czy zarząd nasz się nie mógł jakoś tam z panem wojewodą umówić? Dlaczego tego nie dokonano? Pan wojewoda nie wyraził woli spotkania, to znaczy no nie na próby umówienia nie odpowiedział, ale nie chciał tego komentować. Tak. Pan radny Janusz Kasyna. Pan Szydowski nie chce komentować. Mam tu przed sobą notatkę, którą przedstawię. W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o umówienie spotkania z panem wojewodą Pawłem Chodyńska oraz Piotra Szydowskiego, etatowego członka zarządu starostwa powiatowego w Malborku w sprawie finansowania zespołu ratownictwa medycznego powiatu nowodworskiego i malborskiego. Uprzejmie prosimy, jeśli to możliwe, o spotkanie w dniu jutrzejszym w godzinach porannych. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana Piotra Szydowskiego. Na jakich umowach są zatrudnieni ratownicy? To jedno pytanie. Drugie pytanie. Od ilu lat obowiązuje umowa na świadczenie usług? Dobrze, ale najpierw... Panie Piotrze, może pan prezes udzieli odpowiedzi na zdanie tutaj? Dobrze, poproszę pana prezesa, ale chciałbym wcześniej tylko dwa słowa komentarza, które uniknąć chciałem. Ponieważ tę notatkę przekazałem panu radnemu. Na wczorajszej komisji pan radny Jarosław Kontes prosił o udokumentowanie naszych prób spotkania z wojewodą. Oprócz tego e-maila, który pan radny odczytał, jest tam też notatka o telefonie do sekretariatu i braku odpowiedzi oraz korespondencja w postaci trzech pism. Poza tym wiem, że były inne jeszcze próby skontaktowania się z panem wojewodą. Nie wiem, co taki śmiech wywołuje, uśmiech kolegi radnego. Jest tam, o ile to możliwe, i na takie pytanie należałoby odpowiedzieć. Odpowiedzi nie było. Widocznie pan wojewoda uznał, że jesteśmy organem nieważnym i nieistotnym, że takie spotkanie jest niecelowe. Ja nie widzę tu powodu do śmiechu, raczej jest mi przykro, że urzędnik państwowy wysokiej rangi nie znajduje czasu na spotkanie z samorządowcami, którzy realizują bądź co bądź również jego zadania. A teraz poproszę pana... Pan starosta Mirosław Czapla. Jako przewodniczący konwentu starostów województwa pomorskiego od 4 lat na wszystkie konwenty starostów był zapraszany pan Drelich, pan wojewoda Drelich. Nie przybył na ani jedno. Kilkakrotnie byłem osobiście w sekretariacie i również zapraszałem na spotkania na konwent. Oczywiście pan wojewoda Drelich nie mógł się osobiście przysłać zastępcę, mógł przysłać dyrektora Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa. Ale ostatnie posiedzenie, które się odbyło konwentu starostów w Sztumie,
było stricte poświęcone praktycznie służbie zdrowia, na które byli zaproszeni wszyscy, którym leżało na serce właśnie ratownictwo. Przypomnę tylko, że ratownictwo bezpośrednio podlega pod wojewodę. Ono jest jeszcze finansowane do Narodowego Funduszu Zdrowia i następnie przekazywane są środki do powiatów. Na to spotkanie przyjechała pani dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, pani Rucińska. Oczywiście pan wojewoda nie przyjechał również i nie było nikogo również, który reprezentowałby pana wojewody. Ja to samo powiem, iż też jest mi bardzo przykro, że pan wojewoda nie szanuje w ogóle powiatów. No bo jakże się ma, skoro się ani razu nie przybywa na każde zaproszenie, które no, w roku jest na tych posiedzeń około 4-5, jeśli chodzi o konwent starostów. Kończy się koncesja na ratownictwo 30 czerwca w całej Polsce. To tutaj w Malborku między innymi chodziło o to, żeby jednak pozostawić ratownictwo nasze, żeby nie wpuszczać tutaj kapitału duńskiego. W tej chwili jest taka sytuacja, że rząd, nie chcąc ogłosić konkursu, nie chce dopuścić Falka w całej Polsce. Ja to rozumiem. Ale nie możemy sobie pozwolić też na to, że my przez to cierpimy jako powiat malborski, powiat nowodworski, a później oczywiście cierpią na tym jeszcze ludzie, którzy pracują, a więc ratownicy. Dlatego to stanowisko jest takie, a nie inne i nie wiem, jak się to skończy. Ja za chwilę też odpowiem na interpelację panu radnemu, bo byłem w Ministerstwie Zdrowia, ale to może... Czy teraz mogę odpowiedzieć już jadąc? Nie, czy... nie. Później odpowiedzieć. W późnym punkcie, dobrze. Także jest również bardzo przykro, że kiedy tylko chcieliśmy rozmawiać o służbie zdrowia i nie tylko zresztą, przecież tematów jest wiele, pan wojewoda nigdy nie znalazł czasu. Dziękuję. Pan radny Leszczyński-Zdzisław, proszę. Jaki może być dalszy scenariusz, jeżeli wojewoda będzie dalej na takim stanowisku, jakim jest i nie zwiększy finansowania zespołów ratownictwa medycznego? Co się dalej może wydarzyć, że jeżeli nasze oświadczenie zostanie tak sobie jakoś tam pominięte? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no ja już powiedziałem wcześniej, że ratownictwo podlega pod pana wojewodę. Zresztą jest zamysł w tej chwili w nowelizacji ustawy, że będzie scentralizowane w ogóle ratownictwo, ale jeszcze go nie ma, bo jeszcze nowelizacja ustawy przecież nie powstała i jej jeszcze nie ma. Konsekwencje mogą być takie, jeżeli prezes szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka ZOO w Malborku nie podpisze tej umowy, to ratownictwo medyczne będzie podlegało pod pana wojewodę. A więc przechodzą z automatu wszystkie urządzenia, samochody, ludzie. Proszę bardzo, pan wojewoda niech za te pieniądze utrzyma to ratownictwo. Nie mylić oczywiście z transportem sanitarnym. Takie są konsekwencje. Bardzo proszę, bo myślałem, że poproszę może pana prezesa Chodyniaka do odpowiedzi, żeby udzielił odpowiedzi też koledze Kasynie. Tak? Krzysztof Grylek, proszę bardzo. Proszę panie prezesie. Nie można włączyć. Ktoś nie wyłączył. Jest, był. Wyłączyłeś. Teraz działa, tak? Dobrze. Przed chwilą pan Piotr Szwedowski nam tutaj przedstawił propozycję oświadczenia, podsumowując, że zawiera ona wszystkie, to cytat, wszystkie istotne aspekty. No to wobec tego niezbyt istotnym aspektem będzie fakt, że, może się pomylę, w 2011 albo 2012 roku odbył się konkurs, do którego władze powiatu dały ofertę tak niską, rażąco niską wówczas,
wówczas, w 2011 albo 2012 roku. Ta oferta na dobrą sprawę była waloryzowana poprzez stopień inflacji. Mili Państwo, mieliśmy w okresie tym niespotykane zjawisko na poletku ekonomicznym, chodzi o deflację. Nie wiem, czy to się odbiło in minus na wskaźniki, które zostały zawarte w kontrakcie, ale coś takiego miało miejsce, więc ta waloryzacja mogła sięgać właściwie zera albo 1,5%, może 2. To jest nieistotna informacja, rozumiem. Kolejną mało istotną informacją ja chciałem się zapytać, czy pan starosta na przestrzeni tych kilku lat i z jakim skutkiem przeprowadzał rozmowy z wojewodami, bo przecież od 2011 roku do 2018 włodarzowanie województwem nie sprowadza się do pana Drelicha, do innych osób też. I chciałbym się zapytać o frukta tych rozmów dla kontraktu, dla ewentualnie ratownictwa medycznego, które cierpi na niedoszacowanie, jak rozumiemy. Kolejna sprawa to, tak przypadkowo się też dowiedziałem, że pan wojewoda Dariusz Drelich zwracał się do Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę około 250 tysięcy złotych z myślą o naszym powiecie. To też może być informacja nieistotna, bo wszystkie informacje istotne usłyszeliśmy z mojego przedmówcy. Jeszcze jedna mało istotna informacja to fakt, że na jesieni tego roku staniemy w obliczu nowego konkursu. I tutaj, jak przypuszczam, zasadnym będzie może nie tyle stawianie jakichś odezw, oświadczeń, które faktycznie mają tylko i wyłącznie, według mnie, wymiar polityczny, ale skupienie, zwarcie szeregów nade wszystkim, zwarcie naszych wszystkich szeregów, skupienie naszych umysłów na jednym, na odpowiedzenie na pytanie, czy jesteśmy do tego przetargu gotowi? Pan Piotr Szydowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, drogi Radny Krzysztofie. Tak, tu się znajdują wszystkie istotne kwestie dotyczące sytuacji ratownictwa i przyszłości. Pan proponuje wycieczkę historyczną. I nie będziemy polemizować, panie radny, bo ja się z panem zgadzam. Tamta umowa, podpisana przez ówczesny zarząd, była umową niedobrą, za niską. Dlatego nie ma co dyskutować. Może różnica między nami jest taka, że szukam usprawiedliwień dla tamtej decyzji zarządu i myślę, że ówczesny zarząd zakładał po pierwsze, iż za rok będzie renegocjował stawki, bo tak było. Potem zawieszono te negocjacje, zastąpione aneksem. Mógł też myśleć i kierować się bardzo patriotycznymi przesłankami, by konkurencji z Danii nie wpuścić na nasz rynek. Ale trzeba by pewnie ówczesnego pana prezydenta zapytać. Ja zakładam dobrą wolę. Niemniej konsekwencje tamtej decyzji są negatywne dla stanu finansowania naszego ratownictwa. Też nie ma pola dyskusji. Przypominam, że do tego bodaj chyba 12 roku było tak, że każdego roku były te umowy, czy nie każdego, ale tak się kończyły, renegocjowane. Zakładam, że mogło właśnie o to chodzić. Ale dzisiaj mamy inną sytuację. I dlaczego dzisiaj? Dlaczego akurat teraz ze stanowiskiem, które pan nazywa politycznym,
ale też trudno się z tym zgodzić, jednak pomijmy to. Dlatego, że dzisiaj następuje bardzo radykalna zmiana co do funkcjonowania ratownictwa. Że za 2 tygodnie, tak, czy zmieni się ten sposób, odpowiedzialność z panem wojewodem. Jest to okazja do tego, aby te kwestie podnieść. Pan widzi w tym politykę, a ja chciałbym, żebyśmy skorzystali z tej okazji zmiany i rozwiązali problem naszej spółki i naszych mieszkańców, którym przydaje się ratownictwo medyczne. Czy pan wojewoda zwracał się do nowego funduszu o zwiększenie? Być może. Ja żadnej informacji na ten temat nie mam. Nas o tym nie informował, a byłaby okazja na spotkaniu z panem wojewodą. Wtedy byśmy usłyszeli to, że się zwracał. Ale ja nic o tym nie wiem. Może pan prezes, może pan starosta, może ktokolwiek wie. Nie ma zupełnie żadnego przepływu informacji. Nie ma żadnego. To jest stan bardzo niedobry dla naszej ojczyzny, dla państwa polskiego, dla naszego samorządu. To może tyle. To było pytanie do pana starosty, czy wcześniej... Może panie prezesie udzielić panu głos, tak? Tylko tu muszę włączyć. Tak? No, proszę. Pan Dariusz Duda prosił. Ja też. Tak, ale tylko przybliżę. Dobrze. Następny będzie. Dobrze, Krzysztof. Znaczy ja bym chciał jednym zdaniem, jeszcze tak nie przedłużając, jakby uzupełnić wypowiedź Piotra. Myślę, że bardzo ważną sprawą wtedy przy podejmowaniu tamtej umowy też były sprawy pracownicze i ludzkie. Dlatego między innymi to był jeden też z argumentów, dla którego poprzedni zarząd podjął tą decyzję. Przepraszam. Podjąć tą decyzję po to właśnie, żeby uchronić miejsca pracy ratowników, którzy w tym naszym szpitalu pracowali. Dlatego, że to było jeden z elementów, było ratowanie miejsc pracy. Ci ludzie by poszli po prostu na bruk w momencie, kiedy nasz powiat przegrałby przetarg. Weszłaby zupełnie inna firma ze swoimi ludźmi, ze swoim sprzętem i tyle. Być może by uzupełnił jakieś swoje braki kadrowe tymi osobami, które by tutaj straciły pracę. Być może by tak było. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. To już jest polityka historyczna, że tak powiem. Już tego nie do końca pamiętam. O ile pamiętam, drugi aspekt sprawy był też taki, że na zakup na przykład sprzętu były pozyskiwane środki unijne. Może proszę mnie poprawić, bo ja być może nie pamiętam tego dokładnie. Nie wiem, jak to się odbyło. Już nie pamiętam. Ale o ile sobie przypominam, to były pozyskiwane środki unijne na zakup sprzętu, na przykład pojazdów. W momencie, kiedy spółka nie miałaby umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i rozwiązywałaby to nasze ratownictwo jako działalność spółki, prawdopodobnie dużo tych pieniędzy trzeba by było najzwyczajniej w świecie zwrócić. Czyli krótko mówiąc, spółka musiałaby te pieniądze nie prowadząc tej działalności wysupłać i oddać. I tyle. No, o ile ja pamiętam, to tak to właśnie było. To chciałem uzupełnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Grylak. Jeszcze jedna informacja zupełnie nieistotna w tym toku rozumowania to chyba to, że wśród warunków konkursu, który się odbędzie się jesienią, prawdopodobnie będzie też i taki, że preferencje będą miały podmioty, które mają minimum 51% kapitału państwowego, 50 w rozumieniu samorządowego. Także wiecie państwo, ja bym proponował ostudzić emocje i tutaj jeżeli tam się odciął, pan może prezes nie znać jeszcze tamtych założeń z 2011 roku i ewentualnie no tamtych hura optymistycznych nastrojów. Ja w tym nie uczestniczyłem, pan starosta, to jego poprzednik akurat uczestniczył w tym, bo to przecież poprzednia kadencja, więc poprzednik pana naszego, tak, starosty. Nie? Tak, ale to pomijając, nie? Więc biorąc pod uwagę, jeszcze raz wam mówię, tutaj pojawiło się słowo polityka. Być może, że dla niektórych polityka to jest technologia dochodzenia i utrzymania się przy władzy. Dla mnie polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. Dlatego pytam o to nasze dobro, które ma być dobrem wspólnym, które mamy przekazać kolejnym ekipom sprawującym władzę w taki sposób, żeby im w twarz spojrzeć bez żadnych zahamowań. Jak powiedział Jan Olszewski tuż przed odwołaniem jego
podczas, wiemy, że nocnej zmiany. Dziękuję uprzejmie. Pan Jarosław Kondys, proszę. Dziękuję. Ja w trosce o nasze ratownictwo medyczne i w uzupełnianiu myśli Krzysztofa Grylaka mam pytanie do zarządu. Te warunki, no, jak powiedział kolega, rażąco niskie, obowiązują od 2011 roku i mam dwa pytania. Pierwsze, czy od samego początku były tak duże dysproporcje między naszymi warunkami a warunkami innych powiatów? Jeśli tak, to w latach 2011-15, wtedy pan Mirosław Czapla też był starostą. Jakie były reakcje, jakie były próby uzdrowienia tej sytuacji? Ile było kontaktów z władzami wojewódzkimi? Ile było odezw skierowanych, oświadczeń Rady Powiatu? Dziękuję. Dziękuję. Pan prezes Paweł Chodyniak. Bardzo może sekundę, panie starosto. Panie prezesie, bardzo proszę. Szanowni państwo, ja może chciałbym trochę przedstawić istotę tego problemu, bo tutaj niektóre stwierdzenia czy tezy formułowane dotyczące ratownictwa medycznego chyba nie do końca mi się wydaje są trafione. Cofnijmy się trochę historycznie do roku 2011. Ówczesny zarząd spółki, nie powiatu, zarząd spółki walczył o to, żeby utrzymać zespoły ratownictwa medycznego, wtedy jeszcze tylko w powiecie malborskim, w swojej strukturze. Zarząd wiedział, że zadanie nie będzie łatwe, bo prywatna firma próbowała wejść, czy wchodziła na ten teren i wiadomo było, że złoży ofertę właśnie na wszystkie zespoły, które w powiecie malborskim wtedy stacjonowały. Ta oferta została tak samo przygotowana zarówno przez spółkę, Powiatowe Centrum Zdrowia, jak i przez prywatnego usługodawcę. W toku, powiedzmy, negocjacji schodzenia z ceną w dół wyłoniony został zwycięzca. Czyli ponieważ obie oferty uzyskały tę samą ilość punktów, należało z ceną zejść w dół tak długo, aż drugi, że tak powiem, oferent już nie będzie w stanie z ceną schodzić w dół. Stąd też cena ostateczna, która w powiecie malborskim została ustalona, o tym między innymi już wtedy bodajże 1200 zł mniej na karetce podstawowej i chyba też około 100 czy kilkudziesięciu złotych na karetce specjalistycznej. No to były oczywiście ogromne pieniądze, ale to była cena, która pozwalała utrzymać realizację dalej usług w tym zakresie. Jakby nie oceniać tej decyzji, były oczywiście argumenty za tym, żeby utrzymać zespoły ratownictwa medycznego. Między innymi argumentem było to, że było pozyskanie dofinansowane na karetkę bodajże specjalistyczną, kupioną w 2009 roku. I pewnie część z tych środków, gdyby kontrakt został zabrany, trzeba by oddać. Oczywiście jak na tamte czasy można bronić tej decyzji, można ją krytykować, nie mnie to oceniać, ale trzeba sobie powiedzieć też jeszcze jedną rzecz. Umowa wtedy zawarta w 2011 roku była zawarta co do zasady na 5 lat, tak? Czyli do roku 2016 do połowy roku 2016. W tym czasie obowiązywania tych umów nie było żadnych możliwości co do zasady, żeby stawkę zmienić. To są takie, powiedziałbym, święte warunki kontraktowania usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W okresie trwania umowy nie mogą być zmieniane istotne warunki, na podstawie których wybrana została oferta. Istotne warunki, czyli cena, bo na podstawie ceny została wybrana oferta. Czyli dlatego, że umowa się skończyła w 2016, była aneksowana i kończy się teraz. Kończy się teraz, czyli kończy się 30 czerwca roku 2018. I teraz znowu, nie będę ukrywać, że też proszę o wsparcie państwa, bo rozmowy wcześniejsze, nie mówię, że z panem wojewodą, ale z jego urzędnikami, nie przynosiły żadnych skutków, ani żadnych nadziei na to, że ta stawka zostanie zmieniona. My dzisiaj uważamy, że jest możliwość zmiany tej stawki, między innymi z tego powodu, że umowa już przestała obowiązywać, no chociażby te 2 lata temu, tak? To jest pierwszy argument. Są też inne możliwości przekazywania środków finansowych na ratownictwo medyczne. To jest drugi argument. No ale zachowanie
już nie mówię pana wojewody, bo nie chcę tutaj nikogo osobiście atakować, ale służb wojewody, które odmówiły sfinansowania zakupu jednego ambulansu w powiecie nowodworskim, uważam za istotnie niewłaściwe w sytuacji, w której w Trójmieście, czy powiedzmy w Trójmieście plus w Pruszczu Gdańskim, ambulansów sfinansowanych zostało 7. Proszę zobaczyć, jaka jest dysproporcja chociażby w taborze karetek między powiatem malborskim, nowodworskim, a niektórymi również innymi, bytowskim, a taborem karetek w Trójmieście, Gdańsku, Gdyni czy Sopotu, czy też w Pruszczu Gdańskim. Dysproporcja jest ogromna. My dzisiaj wskazujemy na jedną rzecz, ponieważ żadne rozmowy wcześniejsze ze służbami wojewody, z osobami bezpośrednio tym się zajmującymi, nie przyniosły żadnych skutków. Żadne pisma proszące o dofinansowanie zakupu ambulansów, gdzie wojewoda ma takie możliwości, ma na to środki finansowe, ale nie ma woli politycznej, bo faktycznie w tej chwili wszystkie środki na zakup ambulansów były kierowane do samodzielnych publicznych pogotowiów, że tak powiem, czyli tych instytucji, które nie są częścią szpitali. Więc my obijamy się jak o ścianę. I dzisiaj przyszedł moment, w którym mówimy dość. Nie jesteśmy w stanie w ramach takiego finansowania sensownie czy właściwie świadczyć usług z zakresu ratownictwa medycznego. Nie ma co nam opowiadać o tym, że będzie konkurs za pół roku, za kilka miesięcy, bo nie wiadomo, czy będzie konkurs. To trzeba sobie powiedzieć. Być może będzie zawieranie umów bezkonkursowe. Oczywiście zawieranie umów będzie tylko z podmiotami publicznymi. My to wiemy, ale my uważamy, że większe finansowanie powiat malborski, powiat nowodworski powinien już uzyskać ileś lat temu, a już na pewno od 1 lipca tego roku. Tu chyba co do tego jesteśmy wszyscy zgodni. Proszę zobaczyć na nasze karetki, proszę zobaczyć na karetki trójmiejskie. Nie stać nas na to przy wszystkich jakby niedociągnięciach, niedoborach inwestycyjnych w szpitalu, żeby istotny strumień pieniędzy kierować dzisiaj na zakup karetek. Na zakup taboru ambulansów. Nie stać nas na to. Wojewoda odmówił sfinansowania ambulansu, jednego ambulansu na powiat nowodworski, więc my dzisiaj uważamy, że przyszedł moment, w którym trzeba się upomnieć o właściwe finansowanie obu powiatów. My nie chcemy dodatkowych środków. My chcemy to, co się nam należy, to, co mają wszyscy inni. Było tu pytanie odnośnie ratowników medycznych. Wszyscy ratownicy medyczni współpracują z Powiatowym Centrum Zdrowia na umowach cywilnoprawnych. Oczywiście inaczej nie udałoby się ani układać grafików, ani ułożyć tej współpracy. Wszyscy ratownicy do praktycznie zeszłego miesiąca uzyskiwali takie samo finansowanie od 2011 roku, tak? Czy w przypadku Nowego Dworu od 2012 roku, bo ja przypomnę, że umowa w powiecie nowodworskim obowiązuje od 2012 roku, bo tam były jeszcze przepychanki z SPZ-em, gdzie szpital stracił ratownictwo, ale spółka Powiatowe Centrum Zdrowia odzyskała umowę na świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego. I ja, oceniając sytuację ekonomiczną, sytuację infrastrukturalną, finansową szpitala i poszczególnych komórek szpitala, uważam, że jest to obszar w tej chwili najbardziej niedoinwestowany, ekonomicznie zapuszczony i nieprawidłowy, jaki funkcjonuje. Nie zwracalibyśmy się do państwa z prośbą o interwencję, o pomoc, o apel, gdybyśmy mieli możliwość, gdybyśmy uzyskali jakiekolwiek zapewnienia ze strony wojewody lub jego ludzi, lub gdyby w ogóle jakiekolwiek konkretne rozmowy z nami były w tym temacie prowadzone. A prowadzone nie są i nie były. Dziękuję. Pan starosta Mirosław Czapla, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no pan prezes już powiedział, ile trwają kontrakty, więc ja nie wyobrażam sobie, żeby za chwilę na tych samych warunkach na 5 lat pan prezes podpisał umowę. Po pierwsze. Po drugie, proszę zauważyć, że myśmy przejęli w międzyczasie szpital nowodworski. A szpital nowodworski przejęliśmy ze wszystkim. I z długiem, jak i również z kontraktami, które podpisał marszałek, bo przecież przejęliśmy od marszałka. Też nie mogliśmy w międzyczasie umów zmienić. I dlatego między innymi, zresztą tu widać 17 zł w Malborku, a 400, tak, 46 w Nowym Dworze Gdańskim. Takie są różnice stawek. I dlatego w tym momencie, kiedy się kończy to, co właśnie mówi pan prezes, postanowiliśmy
ze względu na to, że nikt z nami nie chce rozmawiać. Bo ja rozumiem, gdyby jeszcze rozmawiał, powiedział tak, panie starosto, nie mamy pieniędzy. Ja to jeszcze bym zrozumiał, ale tu nie chce nikt rozmawiać. To jest bardzo niepokojące. I dlatego ten 30 czerwiec jest taką graniczną datą. I jeszcze jedna rzecz. Trzeba powiedzieć tutaj, że przecież mimo wszystko pan prezes przekazał 200 tysięcy na ratownictwo ze swoich środków. A przecież to są tutaj zadania absolutnie wojewody. Ale nie. Karetkę, dobrze, kupiliśmy też karetkę, też wyasygnowaliśmy 300 tysięcy. Może faktycznie są większe potrzeby w Gdańsku, a może w Pruszczu Gdańsku, z którego pan Drelich pochodzi. Ale nie chcemy się doszukiwać, skąd kto pochodzi. Natomiast 30 czerwiec jest tą datą, którą powiedzieliśmy nie. My chcemy wyrównać tylko to, co powiedział pan prezes, to, co inni mają. Nic więcej. Nic sobie nic więcej. Dziękuję. Pan radny Dariusz Duda. Ja bym chciał jeszcze tak na koniec może tej dyskusji państwu przypomnieć, że nasze ratownictwo medyczne obsługuje nie tylko nasz powiat, nie tylko powiat nowodworski, ale obsługuje całą Mierzeję Wiślaną. Praktycznie tysiące turystów przyjeżdżających do Stegny, Krynicy, Piasków. Region jest bardzo duży, kilometrów jest bardzo dużo do przejechania tak naprawdę, żeby udzielić jakiejś pomocy. I są to tysiące, setki tysięcy ludzi przyjeżdżających na urlopy, na wakacje. To też trzeba mieć na uwadze i to też trzeba brać pod uwagę przy jakimś planowaniu tych inwestycji i finansowaniu tego. Dlatego też mnie bardzo dziwi to taka postawa jakby, że pana wojewody, czy nie wiem, czy służb pana wojewody, żeby po prostu ograniczać te środki. Dlatego, że z tych turystów korzystają nie tylko tutaj nasi jacyś przedsiębiorcy. Korzysta praktycznie cała Mierzeja, korzysta bardzo wiele osób w Zatoce Gdańskiej i tak dalej, którzy z tych turystów żyją. Ja nie wiem, dlaczego my mamy jako powiat ponieść sami koszty po prostu ratownictwa i tak dalej, ratowania tych ludzi, udzielania pomocy medycznej, natomiast no, nie mamy z tego tak naprawdę jako powiat za wiele zwrotu. Dziękuję. Bardzo proszę pan Krzysztof Guderek, ale drodzy państwo, proszę, zbliżajmy się już do końca dyskusji. No, bardzo proszę. No wreszcie zaczyna się dyskusja właśnie, jakie stanowisko zająć, wypracować, żebyśmy się przygotowali do konkursu jesiennego, jakie aspekty brać pod uwagę, to co mój przedmówca powiedział i tak dalej. Ta Mierzeja Wiślana to rzeczywiście jest problem, akurat jadą nasi, jest problem, szczególnie kiedy w sezonie letnim są korki i tak dalej, więc ja się nie dziwię, że tam były i motory proponowane, żeby nieść pomoc medyczną, ale ja pytałem też wojewody odnośnie spotkania. Nie ma problemu, że się z nim spotkać, jest do dyspozycji. Natomiast jest taka sprawa, że tutaj mam ten wydruk mailowy i tu pismo jest kierowane do sekretariatu wojewody dnia 29 maja 13:46 z propozycją albo tutaj tak z prośbą o spotkanie w dniu jutrzejszym w godzinach porannych. I tutaj mam pytanie, bo starostwo też jest pewnym organem. Rzeczywiście pan starosta, chociaż ja doświadczyłem dyspozycyjności pańskiej, szczególnie jak salę potrzebowałem, nie mówię, ale czy rzeczywiście jest pan tak dyspozycyjny dla każdego, że dzisiaj ktoś o godzinie 14 przysyła maila na sekretariat, że jutro o godzinie 8:30 się chce tu z panem spotkać i pan jest do dyspozycji. Czy ale uderzmy się pięścią w pierś, że jednak no, życie niesie ze sobą różne sytuacje i tutaj to chciałbym zaakcentować, ale nie uzyskałem jednej odpowiedzi. Mianowicie w korowodzie wojewodów, którego to obecnie jest pan Dariusz Drelich, były inne osoby i pytałem o frukta rozmów z jego poprzednikami. I tu pan prezes też powiedział, że były rozmowy, one niewiele przyniosły rezultatu, prawda? Jakie rozmowy były? Czy rzeczywiście były też tego typu oświadczenia, czy próby oświadczeń? Pan coś pisał, może jakieś oświadczenie, może w tym... Pan prezes Paweł Chodyniak, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Panie radny, na dwie kwestie w takim razie odpowiem. Pierwszy
jakby termin i temat spotkania. No pan doskonale wie, że taki mail jest poprzedzony wcześniejszą rozmową telefoniczną, tak? To, że mail został wysłany o godzinie 13.40 nie oznacza, że nie było telefonu, nie wiem, czy o godzinie 10, 11 czy 12 z próbą umówienia się na spotkanie. I oczywiście to spotkanie nie musiało się odbyć następnego dnia, czyli 30 czerwca w godzinach porannych, ale kiedykolwiek do dnia generalnie powiedzmy 22 czerwca, bo do tego dnia Narodowy Fundusz Zdrowia, czy inaczej Wojewoda Pomorski za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia powinien nam przedstawić jakieś propozycje finansowe. Z naszego punktu widzenia spotkanie jest o tyle istotne, że my chcieliśmy poinformować pana wojewodę, że umowa kończy się 30 czerwca, że my nie podpisaliśmy aneksu przedłużającego umowy. Nie podpisaliśmy go, oświadczyliśmy Narodowemu Funduszowi Zdrowia, że nie podpiszemy aneksu wydłużającego umowy, bo wtedy umowa byłaby ważna jeszcze kolejne dwa miesiące, ale do tego wszystkiego oczywiście nie, do tego wszystkiego nie doszło, no bo od 29 maja, jak pan widzi, nie udało nam się spotkać z panem wojewodą. Kilkukrotnie jeszcze dzwoniliśmy i pytaliśmy się, czy to spotkanie będzie możliwe. No tu postawmy sprawę jasno. Pan wojewoda z tych czy z innych powodów z nami się spotkać nie może lub może nie chce, może ma jakieś ograniczone możliwości. Wiemy też, że odwołany został dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, czyli ta osoba, która tym tematem wcześniej się zajmowała. Jest w tej chwili nowy dyrektor. W sam raz nowa osoba powinna być w ten temat wprowadzona i warto byłoby, żeby poznała naszą opinię na temat właśnie finansowania, bo nie wiemy, na ile poprzedni dyrektor przekazał nowej osobie jakby informacje dotyczące naszego problemu. My tego nie wiemy, pan wojewoda może też nie do końca być tutaj świadomy. Więc no nie oszukujmy się, podjęliśmy działania wtedy, kiedy uważaliśmy to za odpowiedni, właściwy moment spotkania się z panem wojewodą, bo z poprzednim dyrektorem już Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego no, rozmów za bardzo nie było na temat ewentualnego zwiększenia finansowania tych zespołów ratownictwa medycznego. Ale to jest dzisiaj w naszej ocenie bardzo istotne. Dziękuję. Pan radny Cześć Marek Lukasz. Były rozmowy z dyrektorem, owszem, od kilku miesięcy, które nie przynosiły... Pozwólcie państwo, pan Marek Lukasz, bardzo proszę. Ale to za chwilę. Już spokojnie. Od 2017 roku w pismach, ja rozumiem, ja mogę mówić za siebie, od 2017 roku pan wojewoda choćby w pismach jest informowany o problemie niskiej stawki, która dotyczy powiatu nowodworskiego i malborskiego. Chociażby przy okazji złożenia tego wniosku o dofinansowanie. Pan Marek Lukasz, bardzo proszę. Proszę państwa, dwa zdania tylko. Co my chcemy sobie dzisiaj udowodnić? Bez względu na to, czy wojewoda jest z PiS-u, z Platformy czy z SLD, my żeśmy tutaj składali przysięgę powiatowi malborskiemu naszym wyborcom. Jest źle, trzeba to poprawić. Uważam, że powinniśmy wszyscy solidarnie się za to wziąć. I tym oświadczeniem, a ci, którzy mają większe możliwości posłów na tym terenie, przez tych posłów, po to, żeby poprawić nam wszystkim życie, bo ci ludzie, którzy przyjdą nas ratować, nie będą pytali, jaką mamy legitymację w kieszeni. I tyle na ten temat i wnoszę wniosek o zamknięcie dyskusji. Dziękuję. Kto z państwa radnych, ale jest wniosek pana radnego, ja muszę przegłosować. Kto z państwa radnych jest za zamknięcie? To mi możesz powiedzieć po południu, a tutaj... Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za wnioskiem pana radnego o zamknięcie dyskusji? Panie przewodniczący, ja mam... Kto jest przeciw, kto się wstrzyma? Panie przewodniczący, ja mam taką prośbę. Nie chcemy uczestniczyć w tej chustwie, ale możemy się zobowiązać jako klub radnych PiS-u, że w przyszłym tygodniu zorganizujemy spotkanie z panem wojewodą, z panem Szwedowskim oraz radnych, którzy chcą po prostu w tym uczestniczyć. Dobra, głosujemy. To jest wniosek przegłosowany. Ale teraz głosujemy. Proszę państwa, wniosek o zamknięcie. No proszę wciskać, bo coś tu nam brakuje. Czy wszyscy państwo, proszę pokazać, jaki jest wynik w tej chwili. Ja rozumiem, wszyscy radni głosowali. Ale my też jesteśmy za zakończeniem tej dyskusji. Oddano ważne głosy, 11 głosów było za zamknięciem dyskusji, jeden głos był przeciw, stwierdzam,
wniosek radnego Marka Rukata został uwzględniony. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Ale... Panie Przewodniczący, najpierw Pan... Ale wszyscy się zgodziliśmy z tym, co Pan powiedział i... Co, ale nie było to przegłosowane. Przegłosował Pan wniosek Pana Marka Rukata, tak. Jak również... Ale Panie Radny, żebym ja dobrze zrozumiał. Mam tu porządek obrad. Porządek obrad przegłosowaliśmy, wszyscy na tym głosowaliśmy. Ja się opieram na podstawie porządku obrad. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Nie można, mam rację. Bardzo proszę. Komisja pozytywnie zaopiniowała podjęcie oświadczenia Rady i zajęcia stanowiska dotyczącego finansowania zespołów ratownictwa medycznego. Dziękuję. Komisji Polityki Prorodziny i Społecznej Ochrony Zdrowia. Bardzo proszę, Panie Piotrze. Kto z Państwa jest za podjęciem oświadczenia Rady Powiatu Malborskiego w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego finansowania zespołu ratownictwa medycznego w powiatach malborskim oraz nowodworskim. Proszę podnieść rękę, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oddano ważnych głosów. Jedna się. Wszyscy radni byli za podjęciem oświadczenia. Dziękuję bardzo. Punkt 18. Podjęcie oświadczenia Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie decyzji Krajowej Spółki Cukrowej o zakończeniu współpracy i wycofaniu się ze sponsoringu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Pomodzenia Malbork. Referuje Pani Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu. Bardzo proszę. Jest pytanie, czy wszyscy Państwo się zapoznaliście z oświadczeniem, czy Pani Dyrektor powinna czytać oświadczenie. Wszyscy, wydaje mi się, wszyscy mamy i po prostu, czy są pytania tylko do oświadczenia. Bardzo proszę, Pan Krzysztof Grylak. Przewodniczący, ja się zapoznałem z oświadczeniem. W tym propozycji tego oświadczenia znajdują się cytaty z jakiegoś źródła. I ja chciałbym się z tym źródłem zapoznać, bo być może będą jeszcze inne istotne szczegóły, które uszły uwadze osoby wybierającej te cytaty. I w związku z tym, że tego nie mam i prawdopodobnie nie dostanę, no to przepraszam bardzo, mam trochę informacji, które udało mi się zebrać tutaj na tę sesję, żeby się z Państwem podzielić, ale one będą też prawdopodobnie mało istotne. Poczekamy na stosowny moment. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Proszę o opiekę. Pan Zdzisław Leszczyński. Pewnie mnie słychać. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, ja myślę, że tu nie ma co specjalnie dyskutować. My jako Rada powinniśmy wesprzeć wszystkie działania i prosić Pana Starostę, ewentualnie wspólnie z Burmistrzem o wszelkie kontakty, żeby to sponsorowanie przynajmniej w takiej wysokości utrzymać dla miasta Malborka. Cukrownia znajduje się w mieście Malborku, w centrum miasta. Chociażby z tego tytułu powinna być tutaj daleko idąca współpraca zarządu spółki cukrowej w Toruniu z miastem Malbork, z powiatem malborskim. To, co było sponsorowane przez ten sponsoring przez parę lat w mieście Malborku, wyglądało to zupełnie dobrze i myślę, że niezbędne to jest, żeby to funkcjonowało dalej dla dobra współpracy i klimatu chociażby funkcjonowania tej spółki w mieście Malborku. Oczywiście nie tylko dlatego, ale między innymi. Ja myślę, że trzeba znaleźć wspólne działanie z zarządem spółki cukrowej, żeby utrzymać ten sponsoring. Dziękuję bardzo. Pan Radny Jarosław Kondys. Dziękuję. Proszę Państwa, przez 15 lat grałem w piłkę nożną. Jestem kibicem sportowym. Chodzę na piłkę ręczną malborską. Poza dwiema osobami z zarządu, nikogo z Państwa tam nie widziałem nigdy na meczu. To taka myśl mi się zradza. Przejawiam pełną troskę o malborski sport. Niestety w porównaniu z innymi ościennymi miastami, Kwidzynem, Nowym Stawem, nawet o wiele mniejszym, wygląda to bardzo blado, ale tu mamy, tak jak w poprzednim punkcie, no kolejny manifest wyborczy.
to nie jest troska o malborski sport, bo to jak się troszczyliście Państwo o piłkę ręczną w Malborku, może świadczyć kwota dotacji na piłkę ręczną przez pańskiego kolegę, który był 8 lat burmistrzem. I tak jak w Kwidzynie, miasto łoży blisko 1 000 000 zł na piłkę ręczną, tak wiecie Państwo, ile w 2014 miasto przekazało? 7 000 zł. Z czego 2 000 to na dofinansowanie obozu. To jest troska, jaką Państwo przejawiacie o malborski sport i piłkę ręczną. Dziękuję. Pan starosta Mirosław Czapla. Muszę powiedzieć, że może ktoś ma słabszy wzrok. Ja na pewno mam słaby wzrok, ale praktycznie na każdym meczu jest piłki ręczne. Ale pan Lamkowski też często ze mną jeździ i też jest na meczach. Faktycznie pan też chodzi na te mecze. Bardzo przyjemnie, że jest pan też. Ale ja zaraz powiem, o co chodzi. Słuchajcie Państwo, zaraz powiem o dosyć doświadczeniu. Tu akurat przyjął nas, i mnie i burmistrza, pan prezes w Warszawie na wniosek przewodniczącego Solidarności pana Jeziorskiego. Bo taka jest prawda. A to, że prezes zgłasza wniosek, żeby też wspomóc, to jest zupełnie inny temat. I teraz tak, właśnie odwrotnie. Właśnie to ma wspomóc, bo wy wiecie o tym, że żeby dalej dzisiaj sponsorować piłkę ręczną w Malborku, to pan prezes musi pisać ministra, nie zarządu, ministra. My wspomagamy cały zarząd, dlatego że już tak, Buszynianki nie ma, koszykówka już nie spoza nic. To, co pan Leszczyński powiedział. My nigdy żeśmy nie wyciągnęli ręki do cukrowni o to, żeby nam wyremontowali chociaż 1 m2 drogi. Nigdy żeśmy nie zdjęli żadnego znaku, mimo że obciążenie dróg to jest 12 ton na oś, a tam jeździ sprzęt 40. To są konsekwencje. Ale oczywiście, niech zwożą, niech robią, my te drogi będziemy naprawiać. Należy się to miastu Malborku, dla Malborka, należy się to mieszkańcom. I ja nie wiem, jak to się skończy oczywiście. Pan prezes powiedział, że zrobi wszystko, żeby pomóc. Musi mieć też ze strony naszej jakieś wsparcie. Miasto też podejmie taką podobną. A to jest nieprawdą, co pan powiedział przed chwilą, że miasto właśnie akurat takie środki daje na piłkę ręczną. Bo ja akurat wiem, jakie daje. Natomiast proszę się zapytać burmistrza. Natomiast na pewno nie 7 tysięcy. Wprost, bo jeszcze niech pan zauważy, że są jeszcze spółki. I powiem tak, jeszcze jedna rzecz. Proszę zauważyć, że przecież powstała piłka ręczna młodzieżowa w szkołach podstawowych, w dwójce między innymi. U nas ściągnięci zostali również nauczyciele z AWF-u o kierunku piłka ręczna. Udostępniamy hale. To nie jest tak, że my już nic tutaj nie robimy na tej piłki ręcznej. Nie stać nas na tyle. I wydawało się oczywiście, że te 500 tysięcy, które cukrownia daje na wsparcie tej piłki ręcznej, No, ja wiem, że to nie na zawsze może, ale dzisiaj nie ma w Malborku takiego, takiej firmy, tak, która by mogła wesprzeć tą piłkę ręczną. I dalej, jeżeli piłka ręczna nie zostanie zgłoszona do 30 czerwca tego roku do rozgrywek, to się po prostu rozwiąże. I obiecano nam, że po tym spotkaniu, że do 20 czerwca taką odpowiedź otrzymamy. Prawdopodobnie jako jedyne, jeżeli otrzymamy, jako jedyne miasto, które otrzyma sponsoring sportowy. W cukrze polskim. Jedyne. To niech zostanie to jedyne, dlatego że faktycznie ta cukrownia jest w tym Malborku z różnymi aspektami. I w lewo, i w prawo, a więc i dodatnimi, i tymi ujemnymi. Bo przecież jest szereg miejsc pracy, ludzie tutaj pracują i zarabiają. I to jest nie żaden manifest, jest to po prostu wsparcie zarządu, dlatego żeby też widzieli, że my widzimy tą cukrownię w różnych sytuacjach i nigdy żeśmy ręki nie wyciągnęli, jeżeli chodzi o sprawy, które przed chwilą powiedziałem. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Góra, czy ktoś z Państwa się chciał zabrać głos? Panie Krzysztofie, bardzo proszę i zamykam dyskusję. Bardzo proszę. Dwa elementy będę bardzo miał w swojej wypowiedzi. Pierwsza sprawa to zebrałem trochę informacji, nim się udałem się tutaj na sesję. Przede wszystkim
pobrałem sobie informacje ze strony piłki ręcznej. I tutaj jest taki zapis, sponsor nie powiedział nie. Sponsor nie powiedział nie. Rozmowy z Krajową Spółką Cukrową trwają. I jest tutaj artykuł cały, właśnie ich, autorstwa. Tu nie wiem, do końca nie, print screen sobie zrobiłem, więc nie wiem, kto nam się pod tym podpisał. To jest datowane 9 czerwca. Tego roku, godzina 23:40, można to sprawdzić w internecie, więc informacja niezbyt czerstwa, świeża w miarę. W związku z tym, to jest jakby ktoś chciał sobie obejrzeć. Rozmowy trwają i ja uważam, że powinniśmy wszystko robić, żeby właśnie zachować symbiozę. Symbiozę, trudną symbiozę, bo wiadomo, że taki podmiot jak cukrownia to eksploatuje, mocno eksploatuje drogi. Tutaj co pan starosta powiedział, jak najbardziej. Natomiast poczuwa się jednak do tego, żeby w jakiś sposób to zrekompensować. Wczoraj przed Komisją Edukacji pozwoliłem sobie, ponieważ zabrakło mi informacji, znowu być może dla mnie istotnych, zadzwoniłem sobie do Warszawy, do komórki odpowiedniej i zadałem pytanie, dlaczego coś takiego ma miejsce? Usłyszałem odpowiedź przede wszystkim, że stanowisko krajowej spółki przede wszystkim nie jest wyrazem złej woli. Nie jest wyrazem złej woli. Być może dzieci w przedszkolu tego nie widzą, ale ludzie dorośli widzą, że ceny cukru są takie kuszące nawet na naszych półkach. I tutaj koniunktura na rynkach światowych cukru, która spowodowała, że zamknięcie kampanii ubiegłorocznej przyniosło niezbyt oczekiwane rezultaty ekonomiczne. I to nie jest wyraz złej woli ze strony władz krajowej spółki. Jeszcze jedna rzecz. Ja przeczytałem kilka razy projekt tego oświadczenia, bo to jest projekt. Mili państwo, w naszej szerokości geograficznej, użyję tego słowa, nie można tego mówić, cywilizacyjnej, w dyskursie publicznym jest także słowo dziękuję. Pan prawdopodobnie, panie starosto, doświadczył tego z mojej strony, kiedy wyrażałem panu wdzięczność za pomoc w mojej sprawie tam w liceum ogólnokształcącym słowem dziękuję. Wiecie państwo, dowiedziałem się na Komisji Edukacji, że ten sponsoring nie był całkiem mały, no 600 tysięcy złotych rocznie. Rocznie, to wczoraj się dowiedziałem, to do protokołu pana odsyłam. To nie jest wcale tak mało. Inne podmioty, inne stowarzyszenia chętnie by sięgnęły po ułamek tego z wdzięcznością. Tymczasem z naszej strony pojawia się roszczenie, gdzie usłyszałem na Komisji Edukacji stanowisko, które by się sprowadzało, że to nam się należy jak psu kość. Ja to zaakcentowałem. Pan przecież był, panie Lamkowski, na spotkaniu i ja od razu zareagowałem na to. Nie skończyłem jeszcze. Drodzy państwo, i tu również chciałbym wykazać stanowisko jak najbardziej konstruktywne. Dlatego, biorąc to, czego mi zabrakło, w tym oświadczeniu przygotowałem projekt, który formalnie, teraz drugi element mojej wypowiedzi, formalnie złożę za chwilę panu przewodniczącemu i ten projekt państwu oświadczenia teraz odczytam. Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Powiatu Malborskiego. Ja przepraszam, panie mecenasie, my już przyjęliśmy pewne. Porządek jest przygotowany, projekt jest przyjęty. Także, panie radny. To jest wniosek formalny. Ja go mogę przyjąć, ale dzisiaj nie będzie przegłosowany. Proszę, ja to chcę właśnie przekazać panu na ręce i przekazuję to panu na ręce, tak. A reszcie odczytam. Reszta może skserować za chwilę, tutaj biuro może skserować, żeby wszyscy się zapoznali z tym.
żebyśmy wiedzieli, czego nam zabrakło w tym pierwowzorze. Dlaczego pan ten wniosek formalny mój chce... Ale panie radny, proszę wiedzieć, to i tak nic nie wniesie, bo mamy tutaj porządek obrad, mamy wniosek, który został przyjęty przez Wysoką Radę i nad tym wnioskiem będziemy się skupiali przy głosowaniu. Przepraszam, to jest zmiana do wniosku. Ale nie ma możliwości, panie radny, w tym momencie. Nie ma możliwości. Nie ma możliwości. Ile razy na różnym etapie braliśmy zmiany, że tam trzeba coś, to zmianę usunąć. Krzysztof, czy w tym projekcie to są zmiany do tamtego tekstu, jaki zaproponowano? Minimalne tak. I dlatego... No to zapoznajmy się z tymi zmianami. No o to chodzi, o nic więcej. Nie, ale nie całość, tylko w tym miejscu. Ale w którym punkcie zmiany są, bardzo proszę. To, nasza dyskusja w tej chwili więcej trwa, niż ja bym to przeczytał. Ale panie radny, jeżeli pan nie wskaże, w którym punkcie mają być zmiany, to dalej nie będziemy widzieli. Proszę pana, wielokrotnie zabieramy głos i także tutaj chodzi o media, gdzie ludzie mogą sobie zweryfikować słuszność intuicji, które zostały zawarte w tym, z rzeczywistością. Ja rozumiem wszystko, tylko jeżeli pan mówi zmiany, chciałbym wiedzieć, w którym miejscu są zmiany. Szkoda czasu, panie przewodniczący. Panie rady, proszę, niech pan czyta, bo i tak dobrze, proszę czytać. Dobrze. Rada Powiatu Malborskiego z wielkim poruszeniem i zaniepokojeniem przyjęła informację o decyzji Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zakończenia z dniem 30 września 2018 roku współpracy ze Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej Pomezania Malbork, polegającej na corocznym sponsorowaniu zespołu kwotą około 600 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pomezania Malbork utworzone zostało w październiku 2006 roku. W 2008 roku do grona jego sponsorów przystąpiła Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier S.A., która dzięki systematycznemu zwiększaniu kwot sponsorskich od roku 2010 została głównym sponsorem stowarzyszenia. Pozyskiwane tą drogą środki pozwoliły utworzyć zespół, który był w stanie awansować i skutecznie rywalizować w rozgrywkach pierwszej ligi. W 2011 roku przybrał on nazwę Polski Cukier Pomezania Malbork. Ponadto klub organizuje wiele imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Oprócz działalności typowo sportowej, klub prowadzi na terenie powiatu malborskiego działalność o charakterze promocyjno-wychowawczym w środowisku młodzieży szkolnej. W ciągu każdego sezonu organizuje tak zwane turnieje mające na celu wyłonienie dzieci uzdolnione do uprawiania piłki ręcznej i włączenie ich do grup szkoleniowych w klubie. W świetle powyższego klub oprócz osiągania dobrych wyników sportowych realizuje szkolenie młodzieży, godnie reprezentuje i promuje miasto, powiat i region oraz sponsorów i darczyńców, stąd nasze wyrazy wdzięczności za dotychczasowe obdarowywanie i nadzieja na przyszłą współpracę. Jak wiemy, niekorzystna koniunktura na światowych rynkach cukru znalazła swoje odzwierciedlenie w podsumowaniu minionej kampanii, a w konsekwencji zaskutkowała koniecznością zredukowania wydatków sponsoringowych ze strony firm produkujących cukier, w tym Krajowej Spółki Polski Cukier. Radnym powiatu malborskiego trudno się z takim scenariuszem pogodzić, ponieważ mimo wielu szlachetnych pomysłów nie znajdują w tej sytuacji dla klubu wyjścia awaryjnego. Pomimo to i właśnie dlatego Rada Powiatu Malborskiego zwraca się do Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z uprzejmą prośbą o ponowne zweryfikowanie swoich ekonomicznych wskaźników i w tej trudnej sytuacji podjęcia się sponsoringu na poziomie choć ułamka dotychczasowego wspierania. Mili Państwo, Wysoka Rado, ja uprzejmie proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu nad oświadczeniem, które przygotował Zarząd Powiatu. Bardzo proszę. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt oświadczenia przygotowane. Dziękuję. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu. Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt oświadczenia. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem oświadczenia Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie decyzji Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna o zakończeniu współpracy i wycofaniu się ze sponsoringu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Pomezania Malbork, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wszyscy głosowali. No tak, no ale to już... Proszę, panie Pawle. Oddano ważnych głosów 11. Wszyscy radni byli za podjęciem oświadczenia. Dziękuję bardzo. Punkt 19. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w zakresie odpłatnej działalności placówki. Referuje pan Marek Lukasz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, komisja... Zespół kontrolny składający się z członków Komisji Rewizyjnej właściwie dokonał już na dzień dzisiejszy trzech takich kontroli, ale dzisiaj mówimy o drugiej, czyli o Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Państwo żeście sprawozdanie otrzymali w dokumentach, więc nie będę je ani czytał, ani całe omawiał. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że jak dokonamy już kontroli wszystkich tych jednostek, które Państwo żeście nam zlecili, to wówczas bazując na dobrych doświadczeniach jednych, a może trochę gorszych innych, postaramy się dla zarządu przygotować taki z naszej strony propozycje do rozwiązania, do rozważenia, żeby pewne elementy, które się da ujednolicić, podpowiedzieć jednym, jak lepiej robią drudzy, po to, żeby w przyszłości, powiedzmy, mieć bardziej czytelny obraz. I to byłoby tyle i myślę, że szerzej będziemy o tym rozmawiać. Przynajmniej taka moja propozycja i tak rozmawialiśmy z komisji wtedy, kiedy dokończymy już wszystkich kontroli. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Punkt 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Tu chciałbym zaznaczyć, panie Piotrze, że panie starosto, pan Piotr Szkudlarek już dostał odpowiedź na swoje zapytanie od pana prezesa szpitala. Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pierwsze pytanie było o spotkaniu z panem ministrem zdrowia. Z naszego regionu wziąłem ten udział ja i pan starosta Sztumski. To było pierwsze spotkanie, dlatego że chcę opinii Związku Powiatów, radnych powiatu na tych terenach, gdzie są szpitale, minister zdrowia. Ma być szereg zmian faktycznie i myśmy się umówili, że cyklicznie się będziemy spotykać raz na 3 miesiące. Kolejne spotkanie jest planowane na sierpień. Między innymi mają zajść zmiany, jeśli chodzi o sieci szpitali i tu faktycznie to, co pan radny Grylak powiedział, kontraktowane mają być tylko te szpitale, które mają 51%, gdzie powiat, czy urząd marszałkowski, czy miasto ma powyżej 51% udziału, więc ciężkie czasy czekają tych, którzy albo sprzedali powyżej 50% udziałów, albo wydzierżawili, no, na różnych etapach są różne szpitale. My na szczęście, nas to nie dotyczy. Mamy dwa szpitale, mamy 100% udziału w tym szpitalu, więc nas to nie dotyczy. Zmiany mają dotyczyć również w końcu, bo cały czas się mówi o koronerze. W Polsce nie ma takiego stanowiska, w związku z tym też coraz głośniej się mówi, żeby również zawrzeć koronera w ustawie. Likwidacja oddziałów na dzisiaj, kiedy szpitale są bardzo blisko z siebie, a wiadomo, że oddziały nie wszystkie się bilansują, ustawa będzie przewidywała, iż bardzo w prosty sposób mogą się rady dogadywać co do likwidacji, powiedzmy, w jednym powiecie chirurgii, w drugim powiedzmy ginekologii. Ma być to usankcjonowane, bo dzisiaj na tym etapie w oparciu o tą dzisiaj sieć szpitali i o ustawę nie ma takiej praktycznie możliwości. No i oczywiście kolejna rzecz, o której już dzisiaj była wiele mowy, że ratownictwo ma być przejęte absolutnie w 100% przez państwo, a więc przez wojewodów.
że powiaty nie będą zawiadywały. My ratownictwem medycznym. Konsultacje, jeszcze raz mówię, będą raz na 3 miesiące. Ja nie wiem, panie radny Grylak, czy będzie taka możliwość jeszcze w tym roku kontraktowania ratownictwa medycznego. Trudno powiedzieć, bo jeżeli nie teraz, to na pewno nie na jesień. Ale możliwe, może pan coś więcej wie. Ja z pierwszej ręki w obecności Zarządu Związku Powiatów Polskich, w obecności wszystkich starostów, którzy przyjechali, nas było około 50, nie wszyscy dotarli, ale myślę, że konsekwentnie na poszczególne spotkania będzie może przyjeżdżało więcej. To jeżeli chodzi o spotkanie z ministrem. Jeśli chodzi o parking przy Urzędzie Pracy, to ja już powiedziałem na poprzedniej sesji, że miasto udostępniło nam parking przy Szkole Łacińskiej. Rozmawiałem na temat kwestii związanej z budową parkingu, bo myślę, że nie wiem, no może się mylę, że pan burmistrz wybuduje parking dla naszego Urzędu Pracy. Jeśli chodzi o oświadczenia związane z oświadczenia, o które pan wspomniał, panie radny Grylak, odnośnie kolejnych oświadczeń, odnośnie PFRON-u. Myśmy faktycznie nie otrzymali środków na ten basen rehabilitacyjny. Po pierwsze dlatego, że występowaliśmy o 50%, a więc 2 miliony 500. Właśnie mówię o przetargu, że było 8 milionów. Ale dlatego, że to państwo przekazuje dla marszałka pieniądze z PFRON-u i marszałek ma tylko tyle, ile mu państwo da. A w tym roku otrzymał pan marszałek 3 miliony 400 na wszystkie zadania, na wnioski. Tych wniosków było, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 25 czy 26. Dwa wnioski miał jeszcze zaległe z zeszłego roku dla powiatu nowodworskiego chyba i kościerskiego, jeżeli dobrze pamiętam. I resztę przeznaczył na remonty łazienek, wind, no 600-700 tysięcy. Także to znowu jest ta sytuacja, że ja rozumiem, no państwo nie ma, mniej daje, no trudno. No takie są realia, dlatego żeśmy się wycofali z tego basenu rehabilitacyjnego i tyle. Jeśli chodzi o obkaszanie poboczy, to za chwilę oddam głos panu dyrektorowi Zarządu Dróg. A dom dziecka, muszę powiedzieć, że ja nie wiem o tym nawet, że mogą czy nie mogą. Wiem, że mogą. Wiem, że są umowy, jest umowa między zespołem szkół na Piaskach naszym, a domem dziecka, ale przyjrzę się temu, bo możliwe, że ma pan rację, że coś tam jest nie tak, ale to się przyjrzę. Nie odpowiem w tej chwili na ten temat. Rozumiem, że ta odpowiedź na to już pytanie pan radny otrzymał, tak, jeśli chodzi o pana prezesa, tak, szpitala, tak? Ten temat zamykamy. To jeszcze w takim razie o tych poboczach i ścińce, pan dyrektor Szymański. Do obowiązku zarządcy drogi, zarządu dróg powiatowych należy utrzymanie bezpieczeństwa na drogach, tak? Myślę, że tego pilnujemy i o to dbamy. Jednym z elementów bezpieczeństwa na drogach jest utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym koszenie poboczy dróg. I to wykonujemy. Co prawda przystępujemy do tego w miesiącu maju, a po raz drugi we wrześniu. Jeśli zachodzi jakaś potrzeba, przystępujemy trzeci raz do koszenia naszych dróg. Mamy określone środki na to i te środki wykorzystujemy. Dziękuję. Dziękuję. Czy wszyscy państwo otrzymaliście odpowiedzi? Dziękuję bardzo. Punkt 21. Wolne wnioski i oświadczenia. Pan starosta Mirosław Czapla. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja serdecznie zapraszam tu wywołany, już był dzisiaj temat związany z 30 czerwca, z turniejem piłki nożnej. Będziemy mieli cheerleaderki, będą nas wspomagały. Ja mam nadzieję, że mieszkańcy również przyjdą na ten festyn, można tak powiedzieć. Koszulki, zapomniałem, że żeśmy kupili koszulki. Pan Kondys życzył sobie numer 10, więc pan Kondys ma numer 10. A ja mam 24, bo się udzieliłem 24. Ale pan życzył sobie 10, to pan ma 10. Czy tym miłym akcentem możemy zakończyć? Wysoka Rado, porządek obrad 31. sesji Rady Powiatu został wyczerpany. Zamykam sesję. Dziękuję państwu, ślicznie, do widzenia.